Hej, cześć, witajcie w pierwszym w 2023 roku naszym odcinku. Cześć, Mati. Witam. Nowy rok, nowe porządki. Do naszych rozważań meczowych będziemy też pewnie dorzucać więcej trochę newsów, bo dzieje się od początku roku. A zaczynamy gorąco od transferu Bartasza Berszyńskiego do Napoli. Wyrwał się chłop z tej samej Dory, która jest 18 w tabeli Serie Chociaż ten mecz weekendowy z Napoli pokazał, że jeśli przegrali, grając całą drugą połowę, praktycznie w dziesiątkę, tylko 0-2 powiedzmy, to może idą w dobrym kierunku. Ale no tak, jest wypożyczony do Napoli. Do końca tego sezonu, czyli półroczne wypożyczenie. W drugą stronę już poszedł Alessandro Zanoli, czyli ewidentnie to pokazuje, że Breszyński ma być tą dwójką, numerem dwa na prawej obronie. Na lewej gra tam Mario Rui, jest podstawowy, jego zastępcą Matias Olivera. Także też. Mają dwóch piłkarzy na tę pozycję. No i jest sporo takich głosów, które mówią: Dobrze, Bartek, zrobiłeś, wyrwałeś się do z walki o utrzymanie. Jakbyś spadł do Serie B, to kto by cię wziął? Ktoś z drugiej połowy w Serie A, może z, z dolnej połowy tabeli? A teraz no, jest w Mistrzostwa, tylko no, takim kosztem, że na jego pozycji gra Kapitan. Zespołu, więc trudno będzie o te punkty. I to taki kapitan grający od deski do deski. Giovanni Di Lorenzo gra ciągle 90, 90 minut, jedną kolejkę tam zszedł w 79, więc sytuacja Bartka będzie trudna na pewno przez te pół roku. No i jak ty się też na to zapatrujesz, bo ja jednak pamiętam, że po Mundialu się mówiło o takim w moim mniemaniu bardzo dobrym kierunku dla niego, czyli Roma. Mourinho odrzucił Carlsdorpa i to już po Mundialu się nie zmieniło, a odrzucił go jeszcze przed Mundialem. Nie będzie tutaj przełomu, Carlsdorp będzie musiał sobie znaleźć nowy klub. I tam się zrobiła taka luka, Roma ma najgorsze wahadła w lidze. Zero goli, zero asyst chyba mają wszyscy, czy jednego, jedną asystę może ktoś tam ma? Totalnie, całkowicie zero. I szkoda, że tam były medialne doniesienia, ale konkretów nie było. Konkretne za to było Napoli i ma opcję wykupu za 1 800 tysięcy, czyli w zasadzie tyle, za ile Beres odchodził z legi mniej więcej w styczniu 2017. Jak się na to zapatrujesz, na ten transfer? E, wiesz, co dla mnie to jest bardzo dobry ruch, patrząc z perspektywy i wieku, i, i doświadczenia Beresia. Napoli zyskało solidnego obrońcę tak naprawdę na, na, na dwie pozycje spokojnie, bo i na prawą i, i na lewą obronę e, jako takie zabezpieczenie to jest bardzo dobry ruch. E, mają zawodnika doświadczonego, odrzaskanego w lidze, który e, wiadomo, że 187 że poradzi, meczów, nie ważne, co się będzie działo. No tak, sz szósty rok teraz tak jak mi się dobrze wydaje e, zaczął Bereś w, tak we Włoszech. No, i tak jak pokazał na mundialu, da radę też na lewej obronie, da radę na prawej obronie. to, wiem, czy już siódmy nie zaczął, bo jak przyszedł w styczniu 17, to sześć minęło pełnych. To sześć minęło, no to tak. To zaczął to jeszcze, przepraszam bardzo. To To zaczyna siódmy rok w lidze, i z reguły było tak zawsze, że on w tej samedori grał, więc to bardzo, bardzo solidna. E, taka marka nie? Na, na tych włoskich boiskach, a też e, wiesz, wiecznie grał nie będzie nie? więc zawsze e, w pewnym wieku już przychodzi coś takiego, że, że w sumie nawet lepiej trochę e, połapać tych minut mniej, ale, ale jeszcze o coś pograć a nie bić się całe życie o utrzymanie i, i teraz ma taką, taką szansę, no a kwota wykupu jest e, bardzo bardzo przystępna, więc myślę, że jak pokaże się z dobrej strony, no to to, to będzie tylko formalność, żeby, żeby go wykupić, w, żeby go Neapol wykupił. Jeśli będą jakieś problemy z, u niego z grom, w sensie minut, no bo jednak nie ma tutaj spaletti, odkąd przyszedł do od lipca 2021 do Napoli, raz zagrał bazowo na trzech stoperów, bo tak sobie myślałem, że może jakoś by to pogodzić, może na trzeciego stopera, żeby zagrać tak, tak jak ostatnio zagrał, w ostatni swój mecz właśnie w Sampdori kilka dni temu, to zagrał właśnie na, jako stoper, tam posz, przeszli na, na trójkę, trener Stankowicz tak zdecydował. No ale palety gra ciągle czwórką i tam się za, za wiele nie zmieni w tej kwestii, tylko jeden mecz przez te półtora roku, chyba jakieś skremonezy ligowy czy coś takiego, tak jak patrzyłem na Transfermarkcie. No ale tak sobie myślę, że jednak nawet jeśli coś się złego wydarzy, to jak spadać to z wysokiego konia i... Jeśli mu nie wyjdzie w tym Napoli, to na przykład takie sasuolo, sobie myślę o takim klubie aspirującym, nawet może nie, nie Roma, ale nawet jeśli taki klub trochę z drugiego szeregu, taki, który w teorii 6-7 miejsce może atakować, to jakby spadł na przykład z latem do takiego sasuolo, to by to nie wyszło źle tak naprawdę, że sobie przedłużył to życie na niezłym poziomie w serii. No, tak jak, niż... jak mówisz właśnie, wiesz, zawsze łatwiej, łatwiej jednak znaleźć klub, jeżeli odchodzisz z Napoli, Niż, niż jak odchodzisz ze, 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 spuszczonego z ligi, ze spuszczonej z ligi Sampdori, Więc mm. to, 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 to też tak uważam, że, że pod tym względem to jest bardzo dobry ruch. I, no i, i może być się zadowolony na pewno, Bereś. No sam Doria, 18. miejsce w, w Lidze w tym momencie. 9 punktów zdobyte, z czego co ciekawe 7 na wyjazdach. To jest w ogóle dobre, dobry manewr i 6 punktów pod kreską. Nie wiem, czy wczoraj tam się jeszcze nie przesunęła ta granica. Musiałbym sprawdzić wynik, ale jak patrzyłem wczorajszą, wczoraj tabelę, czyli z waszej perspektywy w niedzielę, to, to było 6 punktów pod kreską. 2 października zwolnili trenera. Poleciał Marco Giampaolo. Stankowicz przyszedł, ale no, nie, do mundialu to nie ruszyło, do przerwy mundialowej. Chociaż tak jak mówimy, no może, może. Ten mecz z Napoli jest niezłym, no tam mieli, mieli swoje okazje, starali się tworzyć, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, a później Rincon dostał głupią czerwoną kartkę za bezmyślny fauli i też jeszcze brutalny, więc wtedy się mecz dla nich zamknął. Możliwe, że przyjdą lepsze dni dla Sampdori, ale to wciąż jest pewnie zespół na 15 miejsce w tabeli, nawet jeśli się utrzymają. Tak a wiesz, tam jeszcze ten mecz był ten mecz był taki, że mimo tej czerwonej kartki oni nieźle grali, Ciągle był 1-0 i dopiero rzut karny, taki no w dzisiejszych czasach, też tak sporo dyskusji było. W, mm. Widziałem właśnie w internecie odnośnie tego, no, karny taki z, z tych ewidentnych, ale takich, których byśmy nie chcieli, i obstawiam, widzieć za dużo. Taka ręka. E, taka warowa bym powiedział, nie? Hmm. Już Pereszyński Więc... był na ławce rezerwowych w tym meczu, ale nie wszedł. Z kolei ten Zanoli, który poszedł w odwrotnym kierunku, już wszedł w przerwie, chyba jeśli dobrze widziałem, i 45 minut zagrał, no, ale domyślam się, że łatwiej jest się wkomponować do y, zespołu Sampdorii, który potrzebuje na już jakichś zmian, niż do takiego Napoli, które musi trzymać 7-punktową przewagę nad. Wiceliderami z, z Milanu, z, czy z Mediolanu i z Turynu, czyli UWE. No dobrze, idziemy dalej. W sobotę odbyło się zakończenie, odbyło się plebiscytu, uroczysta gala na sportowca polski, przeglądu sportowego ONET. No i co? Pierwsze miejsce i Świątek, to wszyscy wiedzieli. To jest problem ogólnie gal sportowych, że wszyscy zawsze wiedzą, kto wygra. Nawet jak miałeś złotą piłkę, gdzie Messi 2021, gdzie Messi i Lewandowski byli blisko, to i tak wszyscy wiedzieli, czy Messi wygrał, bo są te wszystkie przecieki i tak dalej. Chociaż ten prezes France Football, redaktor naczelny, przepraszam, to się tam broni, że, że nie ma przecieków i tak dalej. Anda jednak nigdy nie mówiła Nie ma przecieków, nie ale zawsze ten, przeciek, który, który ten, który, zawsze ten, który się mówi, że ma wygrać, to zawsze wygrywa, nie? No właśnie, i to nie jest tak, jak masz tę y, gale na grę roku, o czy wygra Elden Ring, czy go do Włora było w tym roku. No i naprawdę tego, tego nie wiedzieli. No Elden Ring wygrał jednak ostatecznie. Y, ale to hmm. miało jakiś swój urok, a tak, no to jednak. No cóż, Bardziej chodzi o miejsce. samą imprezę, nie? Żeby, że, żeby taka gala była, żeby się y, ludzie no mogli tak. bawić, a nie, nie o to, żeby się stresowali, czy ktoś dostanie nagrodę, czy nie. Drugi Bartosz Marzlik, Żurzel trzeci. Chyba Lewandowski. tylko wiesz, co ten. Tylko Paweł hmm? Fajdek nie wiedział, że tak nisko będzie. Dziewiąte <grym wytrych> miejsce Knightka, Fajdka, który 9, 9 miejsce za piąte z rzędu mistrzostw oświata. Bubka miał sześć mistrzostw, teraz Fajdek musi tam doskoczyć, żeby wyrównać i będzie poza dziesiątką jak to zrobi, bo spada, spada. Jego popularność też jakby nie ruszyła jakoś specjalnie. Rok temu jak narzekał na plebiscyt przeglądu sportowego, to miał chyba 2700 followersów, teraz ma 3700. Ale on się jakoś specjalnie nie udziela na tym Twitterze, chyba że przychodzi ta gala sportu i daje tweety. No to się faktycznie zdarzało. No ale jednak specyfika, specyfika tego, tej dyscypliny, plus jego podejścia do plebiscytu, to go wskazują na coraz gorsze miejsca. Chociaż ludzie na przykład Anit Ewłodarczyk lubią. No ale wiesz co, no bo on jest taki trudny do lubienia, nie? Po prostu. Jest taki. No znaczy, wiesz co, w sumie mu się nie dziwię, no bo kurczę, robisz fantastyczny wynik, a, a jednak cię nie doceniają ludzie i e, nie jesteś tak wysoko w tym plebiscycie, tylko co, coraz niżej, zamiast, zamiast coraz <laughs> wyżej. No ale e... to się nakręca samo już. No, to tak idzie, ludzie tak no, nie, nie pałają chyba do, do Pawła Fajtka z sympatią, nie? Jeszcze tylko uzupełnimy czwarty Semeniuk, siatkarz piąty, kubacki, narciarskie, szósty, ponitka koszykówka, wielki sukces polskiego, yy, polskiej koszykówki. Basketu. No, basketu Siódmy Adrian Merong, golfista, to ciekawe. Ósma Katarzyna Wasik, sympatysza bardzo. Będę jej mocno kibicował na Paryż, bo trzy medale w tym roku, w zeszłym roku z wielkich imprez i jest na igrzyskach. Myślę, no tam może być medal. Dziewiąty Fajdek, no a dziesiąte miejsce, no to wyślarstwo. Świętarski, Barański, Czaja, Biskup, a więc czwórka, czwórka podwójna. Eee, w a to był ten, w... tak? To był 88. Ten z tego co. Tak. P rok temu 87 Paweł o. Fajdek tweetował, to 88 teraz. A nie, o, no czyli, czyli powiem tak. No, ciekaw jestem, czy do setnego dotrwają. Myślę, że nie. Jak do 90 w tu przeglądu sportowego dotrwamy, to myślę, że będzie sukces przeglądu sportowego. Myślę, że to przejdzie płynnie na nazwę onetową. Jeśli coś się złego zdarzy z przeglądem, mówiłem, że będą wychodzić dwa razy w tygodniu. Yy, A płynnie... złego, albo, wiesz, złego albo dobrego, nie? Znaczy no, no mówię zależy, teoretycznie. Zależy no, ale... dla kogo. Zależy jaki masz układ. Słyszałem, że masz niedobry układ z przeglądem i onetem. Ja mam neutralny, także wiesz, ja myślę, że ja telewizja przede wszystkim będzie to trzymać posad sport i, i będą to ogarniać. Więc A, w jakiej, jakiejś formie nie? potrzebujemy tego plebiscytu, żeby on był. Żebyśmy... Świętej, świętej pamięci przeglądu sportowego, tak bym to widział. Haland na przykład w Norwegii przegrał z Ingebrigstenem. No Widzisz, możesz strzelać w Manchester kim? City, ale Ingebrigsten, ten lekko atleta taki, bo ich jest kilku, ale. A, każdy... ten, to nie znam. Oni są nie <laughs> <laughs> Oni są nie do przeskoczenia w tych biegach, biegach, ale widzisz, no, jakoś, jakoś to zawsze trzeba podzielić. A lekko e... czy w biegach narciarskich, czy, czy lekko? Nie, lekko atleta, lekko le na, na bieżni. Bo mówisz w biegach, to mówisz, bo na no. to myślałem, bo. No tak, że... no. Że na to nartach. Prawda. No to prawda, masz rację. Idziemy dalej. Hmm. Cezary Kulesza podczas tego plebiscytu kilka wypowiedzi, w zasadzie już tam w kuluarach, na, na, na strefie mieszanej, czy jak to nazwać, dał kilka wypowiedzi odnośnie tego, na co zwraca uwagę przy wyborze selekcjonera. I dla TVP Sports powiedział tak, zwracam uwagę na to, czy dany trener kiedykolwiek wcześniej pracował z jakąś reprezentacją. To dość istotne, prowadzenie drużyny klubowej jest czymś zupełnie innym. No i co, Bielica, to tak zjechały trochę te, te akcje po tym, co, co powiedział prezes. Czyli to... akcje pana trenera Michała Probierza rosną. No właśnie, a propos Przez, właśnie, Michała Myślę, że z Michałem na tyle dobrze się znamy i wiem, że jest dobrym trenerem. Na pewno Michał Probierz krąży w mojej głowie. Nie deklaruje się i nie mówię jakaś jakiejś sytuacji. Czas pokaże. No taka wypowiedź trochę na podmienie i taka dyplomatyczna, żeby nie powiedzieć nie, no Probierz nie, nie nadaje się. Wymienił zresztą w rozmowie z Przeglądem jeszcze Jacka Magierę, Ireneusza Mamrota, Macieja Bartoszka, który przecież teraz w polityce jest chyba i Piotr Stokowca. Nie, nie jest, w końcu nie, jest? nie wygrał, wiesz. Maciej a, Bartosz, nie wygrał w tam, Okej. Okay. No, A? nie wygrał wyborów. Okay, okay. Więc, Więc wiem, że, że, że chciałby do pracy wrócić, nie? Aha, aha, to nie wyszło. No tak, myślę, że to pierwsza wypowiedź, ale bardzo mocno komentowana przez kibiców. No bo jednak mamy na stole CV innych trenerów, i dzisiaj, czyli w poniedziałek, poszło info od Piotra Kośmińskiego z Wupia Sportowe fakty, że faworytami mają być Petkowicz i Bento. Że tak to ma wyglądać. Martinez wiemy, że poszedł do Portugalii. W Belgii zarobił ponad 3 miliony rocznie, euro, chciał mieć koło czterech, chyba Portugalia mu to zapewniła, a PZPN granica ma na poziomie 2,5, więc trochę te oczekiwania się rozjechały, ale kontakty były między obiema stronami, co przyznał sam prezes Kulesza. No ale już mamy kilku kandydatów z głowy, można powiedzieć. Wiesz, to mogło być na takiej zasadzie, chcesz? No nie, nie chcesz. <laughs> no i kontakt no, no był, no, no, tak, no tak. No zresztą Martin jest, jest dobrym dyplomatą, jak czytałem ten wywiad właśnie z redaktorem mm. Koźmińskim, to tak no ładnie, grzecznie już wszystko Wypowiadał w każdym, w każdym temacie, Wiesz, że to tak jak grudnia, rozmawialiśmy ja... we w tym naszym ostatnim odcinku, nie? Że jednak, kurczę, no, dla, dla tych zagranicznych trenerów, to, to jednak praca w Polsce to nie jest yy, szczyt marzeń, nie? Więc. Yy, ale więc myślę, prawe, że Petkowicz no, musimy... chętnie by przyjął z Bento, jeśli są faworytami. No tak, no może tak, ale hmm. wiesz, taki Roberto Martinez nam przed chwilą pracował no tak. w, w Belgii, nie? I ponoć miał i, mieć jeszcze te, oferty i, i z tam, Meksyku było, i USA. Z, no a też propozycje czytałem, że, że jakieś z, 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 z. Premier League były. Everton ponoć. Dla tak. niego? No, on też on Głowa, był w Evertonie, nie? Głowa tak, był, był. Głowa Franka Lamparda wisi no. już w połowie. I tylko jeszcze trzeba, jak grałeś w wisielca, to jeszcze trzeba dwie kreski dopisać. To Lampard jeszcze dwa razy no, tak znamisuje. I, wydaje, i to będą dwie kreski. No, że za, za dwa coś może zaliczyć, nie Frank Lampard? Tak jest. Także no. chyba się zgadzasz że ze mną, że to... jest Naprawdę nie jest łatwo, nie? Dorwać do, dobrego trenera tutaj jakby z renomą do nas. No problem no, bo... Renarda to jest kontrakt do 2027. Martinez to wiadomo nigdy nie był takim poważnym celem z, z racji tych mm. możliwości finansowych. No, i się zawężyło nam to. Ja my tam zrobiliśmy listę chyba 8 czy 10 razem, z, no. patrząc po tych kursach. No, i to się, wiadomo, że się teraz zawęża. Ale myślę, że się chyba zgodzimy, że ta wypowiedź o probieżu to jest taka, żeby no, nie rzucać kłód pod nogi i komunikacyjnie, żeby to dobrze wyglądało, bo przecież y, trener probież ma U21 w tym momencie. No, no wiesz, no tak y, tak mi się pewnie wydaje, nie? no ale zobaczymy, co tu się wydarzy. Wiesz, e... Pewnie, pewnie polski trener nie jest jakby pierwszą yy, pierwszą opcją, no ale może zaraz się okazać tak, że, że za wielu chętnych nie będzie, nie, żeby yy, zagranicznych trenerów tych takich yy, o, o, o jakiejś takiej uznanej renomie, i żeby oni się jakby za naszą reprezentację wzięli. I może być tak, że, że trzeba będzie myśleć, co dalej. Jeszcze była kwestia dyrektora sportowego i też Cezary Kulesza dla TVP Sport wypowiedział się na ten temat. Dowiedziałem się o tym od Romana Kautonia. Nie było takich rozmów. Mamy dyrektora sportowego, no. którym jest Marcin Dorna. Z nikim nie rozmawiałem i nie planowałem, aby kogoś zaangażować do takiej funkcji. Bo mówiło się o Michale Żywakowie jako potencjalnym dyrektorze sportowym. No, jeśli no, ale to była no, taka nie... jakby, wiesz, wymyślona funkcja. E... Nawet nie dyrektor sportowy PZPN-u, tak? Tylko dyrektor sportowy pierwszej reprezentacji. No taki, takiego tak. kierownika. Taki kierownik, to bardziej bym powiedział co, coś w stylu ambasadora, czegoś takiego, nie? No, taki kierownik delegatek w hiszpańskich no. zespołach są chyba, wydaje no. mi się. Łącznik szatnic z kabinetem. Chyba tak to No, można ale nazwać. wiesz, no to tak, jak, tak jakbyśmy sobie pomyśleli, no czyli no znowu coś wymyślone przez dziennikarzy, jakaś taka kaczka, żeby, żeby coś się tylko działo, nie? No, także. Chyba temat po minął. Staremu. Tak, poszła jakaś po informacja, więc... już zdementowana. Nic się w tym temacie chyba więcej a, a, a. Nie, nie wydarzy. Zobaczymy, jakie będą Jak kolejne. Tej... To jest rozwiązanie sytuacji, którą samą się sprokurowało, tak? Na no, już zasadzie. nie będziemy porównywać, y, jakie tam nurty. Nie chciałem, tego, nie robić. chciałem <laughs> tego robić specjalnie. No, <laughs> tak. Kto gasi <laughs> własne pożary? Myślę, <laughs> że... Florian, chyba wiesz, patron strażaków, tak słyszałem kiedyś. <laughs> to, Jakiś okay. taki... miałem, miałem kolegę strażaka, to mi opowiadał, że. Że święty Florian został patronem strażaków. Nie wiem, czy to prawda, czy, czy, czy ten, nie? Tylko tak mówię, co, co mi kolega opowiadał, że sam podpalał i gasił, nie? Mówisz? I, no I tak został tym, tym patronem strażaków, aż w pewnym momencie sam siebie podpalił i wskoczył do wody, a że nie umiał pływać, to utonął. Świetna historia. Sam raz na podcast. Możemy przejść dalej Obyłc do Garetha Baila. Zamykając te tematy takie typowo newsowe. Karet Bale zakończył karierę, więc coś o czym się mówiło już od dawna. Ja też sądziłem, od roku mówiłem, że mundial i będzie koniec, będzie pas. Tym bardziej, że przyszedł do zespołu MLS do Los Angeles FC, które no, MLS wiem, że gra w systemy wiosna i jesień, więc to idealnie wyglądało na to, że Bale chce dograć te pół roku jeszcze i no i zawiesi buty na kołku i tak się Zrobić też stało. Zrobić mundial i, i skończyć, nie? Mm, no nie wyszedł ten mundial, ale był. Walia pierwszy raz od chyba 58 na tym mundialu była, więc ostatniego gola, którego stracili, to chyba Pele strzelał z tego, co się mówiło na mundialu. No i nie ma Pele i już nie ma Bejla w karierze piłkarskiej. Z czego zapamiętasz Bejla? Bo mi z jego ja. osiągnięcia najpierw. Pięć razy Liga Mistrzów, chociaż wiemy, że Real to tam w Realu możesz sprzątać i masz pięć Lig Mistrzów. Trzy razy Liga Hiszpańska, trzy razy No ale razy akurat on wie, on akurat. Jest... Sprzą, sprzątał te, te finały, sprzątał, nie? No szybko dokończę. Trzy razy klubem Mistrzostwa Świata, no. raz Copa del Rey, raz Super Puchar Hiszpanii, raz MLS Cup. Za chwilę na końcu do tego MLS Cup dojdziemy. No ale z czego zapamiętasz najbardziej Bale'a? No bo jednak masz rajd, to jedno Copa del Rey, który wymieniłem też po tym rajdzie z Bartrom, Masz Ligę Mistrzów w 2018 po przewrotce w, K w Kijowie. Co jeszcze tam jest? No. Eee, bramkę w Lizbonie w 2014. Tak, tą, w dokrywce, pierwszą i Marię. I, I Marię do on dobił nie z metra, przeskoczył tam obrońcę i, i wbił piłkę do pustej bramki. No z tak, finałów, tak. nie? Bo to, to był piłkarz taki, że, że w tych wielkich meczach to, to on błyszczał bardzo, bardzo często. I, I nawet jakby go porównać do tego, do, do, do pozostałej dwójki z tego tercetu BBC. To on w tych finałach chyba najwięcej zrobił, nie? w takich kluczowych momentach. Dwie, dwie fantastyczne bramki w, w Kijowie, bramka na prowadzenie w dogrywce w Lizbonie. Więc, no, naprawdę kariera wyśmienita. I tak, jak nie wiem, kto, kto to pisał na Twitterze, nie wiem, czy, czy nie Kuba kręcidło. Jeżeli nie, to, to sorki, ale pisał właśnie, że można się zastanawiać, co, co by było, gdyby. Gdyby się jakby jeszcze bardziej tej piłce poświęcił, a nie tak, tak nie do końca się to wszystko u niego spinało, no to, to była naprawdę wyśmienita, nie kariera, i każdy obstawiam, że chciałby taką karierę mieć. W międzyczasie jeszcze sobie pogrywając w golfa. No, pewnie, że tak. Żyć trzeba umieć. i Jak się mówi, żył jak chciał, no to Bale w Madrycie żył jak chciał i, i grał jak mu się Grał jak chciał, dokładnie. Grał jak chciał. Wielcy tak mają, że żyją jak chcą, nie? Tak, jak najbardziej. No i wiemy, że po tym 2018 roku to Bale więcej nie było już. jak był Wystarczy powiedzieć, że w ostatniej edycji Ligi Mistrzów, w której Real triumfował, Bale rozegrał 7 minut tam w jednej ósmej sperze chyba 7, 4 i raz 3 z Chelsea w Ciercinale jakoś tak wchodził na samą końcówkę? No więc jego przydatność była zerowa, od chyba września do, do stycznia kontuzja. Hmm. Przykre też było. zwłaszcza jeszcze ten 18-19, tam jak ci mogę, chyba nie wiem, czy tam 11 goli w Lidze nie strzelił przypadkiem, ale później, łącznie po tym, po tym, 2000, po tym finale 2018 w Lidze miał 11 goli, czyli już te ostatnie, zwłaszcza po 2019 roku, to już tam chyba trzy bramki łącznie musiał zanotować, co jest fatalnym wynikiem, jak na to, jakie pieniądze kasował na tym kontrakcie do 2022 roku. Przedłużonych chyba w 2016 na, na O6? No jakoś tak, może to, to, to wyszło. No, ale czas no, Ale nie tymi do końca bramkami, w, no może nie, ale tak jak wiesz, rozmawialiśmy wcześniej, tymi bramkami w finałach, no ja uważam, że sobie zasłużył na taki kontrakt. W mhm. tych jakby najważniejszych meczach, no po to się płaci tym wielkim piłkarzom tyle, żeby właśnie w tych kluczowych meczach ci, ci pomagali i robili, robili ci wyniki. No i tak to się udało. No ja trochę, trochę bardziej gorzko patrzę na tego, na tego Baila, bo mnie powkurzał ostatnio. jeszcze Ostatnio, no w ostatnich trzech latach, ale trzeba pamiętać, że w 2021 to wkurzał bardziej Mateuszowego, bo był wypożyczony ten Hamu, Może nie każdy już tam pamięta. W 20 meczach w lidze chyba zrobił 11 goli, 2 asysty, także liczbowo to nie wyszło źle, ale po dobrym początku no tam było coraz gorzej z tym Bailem. Widać było, że tam nie jest w stanie go z nawet wyreanimować tak piłkarsko. No po prostu już nie miał takiej motywacji. Wracał z pełną motywacją na mecze wali, które jednak się nie udało. Stawiam, że gdyby nie, nie Mundial, to i, i perspektywa tego, że, że może z Walią zagrać na, na tym Mundialu, zapisać się do historii, bo, bo wrócili tak do, e, do tego turnieju, to, to jeszcze wcześniej by karierę pewnie skończył, nie? Znaczy on się, oni A awansowali tak. na ten model, nie wiem, to było po barażu, chyba tak, w marcu. Po barażu z Ukrainą, z Ukrainą. W, no w ostatniej w Uf... chwili, nie? właśnie mówię, wiesz, gdyby, gdyby nie, nie to, że byli w barażu i, i że ten baraż był wiadomo, przy... to nawet nie było w marcu, wiesz, to było, w, bo w marcu wojna wybuchła i Ukraina nie grała. Oni A to w czerwcu, w czerwcu było. Czerwcu. Tak, to był ten tak. czerwcowy termin, nie? Bo oni zagrali wojna, z nami 24. mecz yy, mm -hmm. w Lidze Narodów. We Włoszech, we Wrocławiu, a później grali od razu mecz w, u siebie z, z Ukrainą, nie? I bardzo możliwe, że gdyby przegrali, to 30 czerwca koniec kontraktu baila i w ogóle koniec kariery mógł być. Tak, tak, no, tak, tak by mogło wydaje. być, nie? Tak, tak, tak właśnie myślę, że, że tak by mogło być, bo, no bo nie miałby tej motywacji, która by go w jakiś sposób tam jeszcze dociskała do tego, żeby, żeby jeszcze w piłkę pograć, nie? Poszedł do Los Angeles FC na pół roku, gdzie był rezerwowym, to trzeba przyznać, wchodził na 15, 20, 25 minut, ale niemal w każdym meczu, więc taką miał dość stabilną pozycję, choć nie, nie gwiazdorską, MLS to już nie jest taka liga, że przyjdziesz z nazwiskiem i grasz, bo, bo kiedyś strzeliłeś gola w Barcelonie, czy 5 czy, czy goli w Barcelonie, ale znowu to o czym mówisz pokazał się w najważniejszym meczu, jego zespół w finale ligi, bo tam się gra ten... ten Finał, jak się spotyka z zachodniej i wschodniej konferencji, to jest ten jeden mecz, i było 3-3, i w 120, chyba 120 albo 124 minucie ich rywale zdobyli gola na 3-2. I co zrobił Bale? Strzelił w 128 do grywki. <grywki> I było 3-3, i A. w karnych Los Angeles FC wygrało 3-0, zostało mistrzem MLS. Znowu Bale się obudził. Nie, nie wiem, jaka to była bramka, czy głową, czy, czy plecami, ale była. I w karnych przeciwnicy nie byli w stanie żadnego z trzech karnych wykorzystać, przegrali 0-3. Można, można. O. No i no to właśnie tak jak mówiłem, no wielcy są od tego, żeby w wielkich momentach zrobić wielką robotę. No i tak to. Takim go zapamiętamy. Przechodzimy jeszcze do wydarzeń z weekendu, bo kilka rzeczy się wydarzyło. Grała Hiszpania w sensie ligowym, i grała Anglia w sensie pucharowym. Mecze typu United wygrana z wortonem 3-1, to już jest starać, bo to był mecz w piątek. Ale to, to ale... trzeba powiedzieć, bo Gural nas prosił bardzo. No, to, to żeby powiedzieć. O, o, o fatalnym błędzie Dawida Dehej, mimo że, że się udało, to Gural kazał przekazać, że, że to się nie miało prawa wydarzyć. Co się wydarzyło? Ta dziwna interwencja Dawida Dehej. I, no to taka karty. interwencja, to ja nie wiem, czy hmm. ja bym tą interwencją nazwał, bo to takie była... Tak, wiesz, jakby zlagował, się. zlagowała się animacja, nie? Trochę. No, procesor wysiadł. Tak, tam się coś, coś jakby się pad wyłączył. <grym> Panika szybko, ale to w FIFA czasem jak ci się pad wyłączy, to gra się przerywa, a tu się nie przerwała. Tak się lekko schylił do tej piłki, ona już poleciała, a tam dalej odbiła się od tego słupka. Oglądałem ten mecz, bo robiłem go dyżurowo i no, nie mogłem uwierzyć w to, co się wydarzyło, ale no... Zostawmy już. O United będzie więcej w weekend, bo mamy w weekend w Anglii Derby Manchesteru, Derby Północnego Londynu, Arsenal Tottenham, mamy Juve-Napoli i mamy potencjalnie El Clasico w niedzielę, także odcinek pońciukowy może być mocny. Proszę oczekiwać. No dobrze. Z Anglii, co Cię najbardziej ciekawi? Czy zaczynamy od lania krótko City-Chelsea 4-0, czy Liverpool-Wolverhampton 2-2? Co Cię bardziej rajcuje? Znaczy no nie rajcuje mnie Liverpool w tym sezonie okrutnie. Ale możemy zacząć od Liverpoolu, żeby później powiedzieć parę cierpkich słów na Chelsea. Jakoś tak się będę chyba leciał. 2 dwóch. I w formacie 2 2 Pucharu to... Anglii muszą powtórzyć mecz. Przy tak napiętym terminarze muszą pojechać na Molineux, co jest bezsensowne. No nic, nic przyjemnego, nie? Taka wycieczka. To był taki mecz dziwny, pod tym względem, że są w tym sezonie to był chyba najpewniejszy punkt Liverpoolu, a w, w tym meczu dwa... Dwa fatalne błędy, i. No i. i jest, jest, jest powtórka, nie chciałem powiedzieć. No tam to Miller pokazał jest ręką: powtórka. Zagraj do mnie, ale no, coś znowu zlagowało. To jest problem. No tak jak UDH mogło zlagować w nogami, to, to, to Alisonowi zlagowało no. tym razem. I no, nie było szans, żeby ta piłka minęła Gedesha. No to było, to było dosyć dziwne. No ale odblokował się Darwin Nunes. No ale taką piłkę od Trenta dostał, być. to trzeba szanować to zagadnie. No, no mhm. naprawdę, e, więc jest, sam, sam jestem ciekaw. No Teraz mecz z Brighton Liverpool ma, więc e, zobaczymy co, co to będzie. No bo po tej przerwie e, mundialowej, tak jak myśleliśmy, że może to jest jakiś tam ten cały sezon, to jest jakiś element większego planu, żeby, żeby po mundialu e, to odpaliło, no to jak na razie nie odpaliło, to ciągle jest diesel, który się długo rozgrzewa. A do tego no i w ostatnich pięć meczach Dajka, zaczynali od przegrywania i to jest problem, który ma też Tottenham. Tam Tottenham chyba dobił do dziewięciu meczów z rzędu, który zaczynał od 0-1, jeśli się nie mylę. Liverpool ma w tym sezonie w pół na pół, chyba wiesz, yy, albo mm. nawet teraz już więcej ma meczów, w których przegrywał niż w których yy, niż w których zaczynał od prowadzenia. Van Dijk wypad na kilka tygodni teraz. Jak na tym, w tym meczu z Brentfordem, to leci piłka z rzutu różnego, Trent i Van Dijk oglądają jak ta piłka leci do przeciwnika. Problemy w obronie są takie, że ta druga bramka, wiesz, szczególnie była tam krycie było pogubione w, w meczu z, druga druga, no, z Brentfordem, nie? Tam się pogubiło wszystko, krycie całe, że trend nagle miał do krycia dwóch gości, a stoperzy nie kryli nikogo praktycznie. Mhm. Ja tak sobie myślę o tym meczu Ligi Mistrzów, no więc jest który nadchodzi. jakiś, jakiś problem no? w Liverpoolu? No właśnie, to jest kwestia. Za chwilę do Real dojdziemy, tylko tak sobie myślę, że jeszcze mają miesiąc, żeby się ogarnąć, bo to może być dwóch mecz głupiego z głupszym. Nie wiadomo, kto bardziej głupi przejdzie do ćwierćfinału, bo Real też ma sporo problemów i przychodzi kryzys. Mhm. Ale jeszcze wspomnijmy tylko o Laniu, które City urządziło Chelsea. Chelsea po tym, jak wygrała City w final Ligi Mistrzów w Porto w 2021 to chyba nad gola w City nie strzeliła, jest pięć kolejnych porażek, jeśli dobrze kojarzę. Najpierw 0-1 w środku tygodnia w lidze, chociaż tam mecz jeszcze w miarę był wyrównany. A tutaj no to 38 minuta i masz 3-0. <grych> I już tam widziałem liczby, że 18 ostatnich meczów Tuchela i 18 pierwszych Pottera, to jest identyczny bilans zwycięstw remisów, porażek, więc nic się nie, nie zmieniło. skończy się tym, skończy się Ligą Mistrzów dla Chelsea. No nie wiem, ale widziałem, że kibice między sobą już pisali, że muszą liczyć, żeby chociaż do Ligi Konferencji awansować, bo chcą mieć współczynnik, dzięki któremu awansują do Ligi Mistrzów 2024-2025. A to będzie pierwszy sezon, nie? Kiedy. A, że tam z czegoś będą, tam będzie przychodziło, nie? Będą ratować potęgi, no. które się nie dostały, co jest dla mnie najgorszym przepisem w nowej Lidze Mistrzów ale będą właśnie ratować gigantów z kryzysu, mimo że giganci sobie powinni radzić sami, tak jak maluszcy w kryzysie też. No, i chcą te, chociaż to miejsce Pucharowe. To takie, no, o, o tym się mówi teraz, nie? Bo trudno, żeby coś więcej no. wyciskać z, z tej drużyny, gdzie potrzebujesz odpałów. Bo to wiesz, ty, no, Liverpool też ma taki problem, nie? Że, że będzie ciężko do Ligi Mistrzów się dostać. No, ale Ostatnio reagują, jakby... jest po, no, no Nie wiem, czy do ale wiesz, pola, bo jest problem yy... w środku pola. No, ale Czyli ale się wiesz, reaguje Liverpool Feliksem, o czym więcej za kilka dni, ale tam jest więcej do, no. do remontu. No to prawda, ale wiesz Liverpool ostatnio jak miał taki problem z awansem do Ligi Mistrzów, to musiał się ratować środkiem obrony Nathan Phillips i ten... Kabak. ...i Rhys Williams. Aha, Rhys Williams. Okay. Rhys Williams. Myślę, że... Wiem, obstawiam, że możesz nawet nie wiedzieć kto to jest. No, już mi się I, coś skrzało tutaj. I, i, I nie za bardzo się dziwię, ale A, chętnie to był, bym to zobaczył jeszcze. To nie był. Ten Philips nie miał inaczej na imię? Nataniel Philips? Na, Nataniel Philips, no. Aha, bo Rhys Reese, Reese powiedziałaś. A, Rhys tak Williams. Tak, co... Aha, Rhys Williams, okej. Okay. Rhys Williams, Williams? Dobrze. taki Dobrze. mulat, nie? No, już Wysoki. rozumiem. Mhm. I był. E... No, był śmiesznie było wtedy, więc chętnie bym to znowu sobie zobaczył, nie? Tak jest. W, tak jak mówię, w Chelsea to tam Mount w ogóle nic mu nie wyszło, Chelsea głównie grała takimi szybkimi zrywami po kontrach, po stratach piłki. Yy... Chelsea grała takimi zrywami po stratach piłki City, ale nic nie był w stanie skleić. Chyba 8 podań celnych mu zaliczono, w 70 minucie zszedł, czy tam 72 katastrofa, katastrofa i no, on na razie tego nie dźwiga, zresztą o wielu piłkarzach można to powiedzieć skrzydła zdychają, kontuzje kolejne są myślę, że poświęcimy Chelsea którymś tam razem jeszcze więcej czasu antenowego ale to 0-4 to się z niczego nie wzięło, no i Chelsea odpadła z City i w pucharze ligi w Pucharze Anglii, czyli to są te dwa trofea, które przegrali z Liverpoolem w zeszłym roku w finałach dwóch i teraz są bez lidze stoją, są bez tych dwóch pucharów krajowych a w Lidze Mistrzów mają Borusję I jak Łukasz Piszczek powiedział w studiu Via Play, Borusja wcale nie jest bez szans. Przechodzimy do Hiszpanii, chyba. Jeśli już mówimy o, o tym pojedynku Liverpool-Real jako głupi, głupszy. No Real znowu chyba się odpalają demony sezonu 14-15, gdzie Real przegrał w, na początku roku z Walencją, i Santos wysyłał tweety z gratulacjami dla Walencji, że zatrzymali Real, bo Real wtedy szedł na rekord wygranych z rzędu. A tutaj znowu się zaczyna źle rok. A też było się... tak, no pamiętam. Mm, tak, zatrzymani byli wtedy na Mestaja na wyjeździe, a teraz się zaczyna od Villarrealu. Yy, Wkrali w, w sobotę o 16.15, a w sobotę o 13.00 losowanie kopad Rey 1.8 pokazało, że Real znowu pojedzie na Villarreal. Także myślę, że kibice Realu się nastawiają na odpadnięcie w tych rozgrywkach. Nie idą rozgrywki te Realowi mówię jako Rey, ale no wiadomo, że ten ostatni mecz był w lidze i był, Ty tam widziałem, że toczyłeś jakieś debaty natomiast na temat stałych fragmentów gry Real Madrid, tak? No, tak, bo, bo ja widziałem, ktoś tam napisał, że Maciek na krótki. No tylko, że Maciek później napisał, że tu nie chodziło mu jakby o, o ten, o, e, o całość, jakby o ten jeden stały fragment, tylko o. Okej. Okay. No bo całościowo hmm, to fatalnie wygląda. O no ogół, nie? Więc tam no, nie, ciężko mi się wypowiedzieć, bo całego jakby wiedziałeś, tak nie, nie śledzę wszystkich meczów realu. Nie Wyszło tak trzech nominalnych stoperów na ten mecz, bo Carvajal Hal skondyzywany, Adryzola też, i zamiast Waskeza wysłano Redigera na prawą obronę. Znaczy Militao, a Rediger został na środku pola. No, a na środku obrony jeszcze jest była laba. Teoretycznie masz trzech gości, którzy tam grają głową sporo, a zagrożenia nie ma nic. No wiesz, ale to jest też zależne wszystko od dośrodkowania, nie? To, to, to też tak trener sobie może na, na wymyślać. No, no ale to, ale że zagrali pod koniec, pod koniec ten, ten stały fragment, że zagrali na krótko, mimo że tam był bramkarz w polu karnym, a oni go zagrali na krótko, no to jest tylko i wyłącznie wina piłkarza, a nie trenera. No, przecież to jest jakby takie ABC do futbolu, tak? Jeżeli masz ostatni stały fragment wysyłasz wszystkich wysokich w pole karne, no to chcesz ich obsłużyć podaniem, a nie uderzeniem z, z przedpola karnego, tak? Tyle czasu miał Asensja, żeby się złożyć do tej piłki nie dał rady. To było w ogóle podsumowanie jakieś. On chce podwyżki. <grym> Może United mu dadzą. To ja, z, ja muszę z Jaydonem Sancho pogadać, tego Asensja jednak nie wezmę, bo on będzie bez kontraktu I z Góralem. Chyba na Za, na bramkę go wystawi Góral tylko góral nie da sobie jakich chyba kitów cisnąć, a Sancho da. Tak mi się wydaje. A. Nie no. Sancho też nie chce tego asensu, ale ja muszę go komuś wepchać, bo to, jest, to już nie można z nim. Trzeba, muszą nadejść zmiany. Azart nie daje rady z ligowcem nawet. Także, wchodzi, schodzi z boiska i po minucie masz gola z jego pozycji, bo Rodrigo się przesuwa na lewe skrzydło i robi akcję i gol, no to jest w ogóle obnażenie no. tego piłkarza. Ale wiesz, yy, no Barcelona też miała problem nie? z tą drużyną yy, Intercity. No. Tak, Soldewilla chyba strzelił trzy gole, także chłop ma mecz życia, hat przeciwko Barcelonie, no, no, ale Barcelona jednak... Nie? Uciekła Realowi na trzy punkty. Barcelona bardzo dobrze punktuje na wyjazdach. Czy się męczy, czy nie. Od 30 do 60 minuty nic nie mogła zrobić. Później to trochę się zaczynało wyrównywać. A tym, tym bardziej wiesz, minutach. Barcelona mało bramek traci, nie? Po prostu. Tak. To też jest. Oni mają 6 goli, tylko straconych w tym sezonie jak na razie. No, kiedyś był taki w sezon, wiedzy, że stracili nie? pierwszego Gola w El Clasico w 9 czy 10 kolejce. Krawo. No, Dobra, też chyba 7 miał. czy 8 kolejek wytrzymali, nie? No, no także sporo tego było. Tersztegen w ogóle nowy człowiek po tym przeszczepie. Wrócił, Ta, nie? Do żywych. Do manewr zdobanie. turecki zadziałał, jest zupełnie inna linia włosów, nie mogę się przyzwyczaić do jego twarzy teraz. <grym> ale no, no broni tymi, tymi nadkarskami. czym się da w tych swoich takich typowych dla siebie interwencjach. Ale trzeba przyznać, Barcelona na 60 minut gra bez, w dziesiątkę bez Lewandowskiego na no, ale Sadar, ze Sasuną, wygrywa. Na Mestaja, niełatwy mecz. Lewandowski wrzuca gola w 92. Wygrywają. Atletico na wyjeździe, wygrywa. Ja po ogłoszeniu terminarza mówiłem: Oho, ta jesień, uważaj, Czawi, uważaj. A tu się okazuje, że oni mają, tylko na Bernabeu przegrali. Oni mają chyba 26 na 29 na wyjazdach, czegoś tak? Chociaż to dużo chyba, bo w lidze to może mniej wyszło. Nie wiem, czy tyle meczów już było, ale no mniej więcej powiedzmy, że te trzy punkty tylko stracili na, na wyjeździe. A u siebie z raju była ta porażka, ta, ten remis na dzień dobry. Także gdyby Barcelonie jakby dać awans, dać przepustkę do 1.8 finału Ligi Mistrzów, to ocena tego sezonu to w ogóle byłaby inna. No wiadomo, że to najważniejsze rozgrywki pewnie, albo bardzo, bardzo ważne. Ale no, no i to, trzeba wiesz, to chyba to docenić tak te wyniki. Czawiego, no a to też Czabiego ten, ten mecz z Interem, nie? Ten dwumecz tak naprawdę głównie go tak dyskredytuje mocno pewnie w, wśród kibiców. No bo drugi bo... mecz z Bayern był nieważny. W pierwszym grali bardzo dobrą pierwszą połowę, ale zabrakło goli. No i nastali no, w tym bał jest. Tam lewy miał jest... do zamknięcia mecz tak naprawdę, tak, nie? W pierwszej połowie. Tak, 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 tak. Miał dwie, dwie fajne sytuacje, nie trafił żadnej. Później z interem też trochę więcej szczęścia i, i mogło się to inaczej potoczyć, nie? Nawet jakby tam Rebic wyrwali, to wyrwali, to by, to by była zupełnie inna, zupełnie inna rozmowa. Hmm. No, i bez Lewandowskiego grają te trzy mecze. Ze Spaniolem Robert zagrał, ale nie zagra jeszcze z Girondą i hetafę, chyba tak to wychodzi w terminarzu. Hetafę i Girondą, taką kolejnością chyba. No i co? Real zamiast się trzymać punktowo, to traci trzy. No i w tym momencie Barcelona dużo bardziej jest kandydatem na mistrza kraju niż, niż Real Madrid. A za chwilę te kluby mogą się spotkać w finale Superpochoru Hiszpanii w niedzielę, jeśli wygrają swoje półfinały. W środę gra Real z Valenciam, a w czwartek Barcelona z Betisem. No ten Betis jest mocniejszym rywalem niż Valencia, więc więc to tak wychodzi remisowo. To tak patrząc po wynik plus rywal w tym równaniu, to tak wychodzi, że może trudność dla obu tych wielkich zespołów być, być taka sama. Będziemy to ogrywać na pewno. Będziemy mówić o tych superpucharach. Będziemy o tym e... głosić. Tak, będziemy na głośnikach. A za dzisiaj tak. chyba dziękujemy. Czy jeszcze masz jakieś słowo na wtorek dla widzów? Nie, no chyba wszystko mamy, nie? Tak wszystko jest, Wszystko dzięki za dzisiaj. Będą fajne mecze w weekend, więc trzeba oglądać. Tak jest, nadchodzą dobre odcinki więc po duże mecze. Widzowie, jednak. kochani, oglądajcie i będzie wszystko fajnie. Proszę się trzymać, w dobrym zdrowiu. No i co? Tak, usłyszenia. nie usłyszenia, Nie dać się zastrzelić na mieście. O, bardzo dobre życzenie, należy. Należy I, się nie dać I wszystko zastrzelić. będzie dobrze. Tak jest. No. Hej hej. Dziękujemy bardzo.